Zdecydowanie tak, bo wydarzenia sprzed 100 laty w Petersburgu, który wtedy już się nazywał Piotrogrodem, należą w ogóle do historii świata. To jest wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu. I tak naprawdę, jak niektórzy twierdzą, dopiero w 1917 roku skończył się XIX wiek, a zaczęła, zaczął ten które nazywamy, nazywaliśmy dwudziestym. Ale tu jest pewien polski, znacznie ważniejszy wątek i znaczenie dla naszej historii owego przewrotu. Żeby wprowadzić w istotę zagadnienia, to popatrzmy na okoliczności tego faktu. Wiemy już dzisiaj, że ta data nie była przypadkowa. 7 listopada, według oczywiście naszego gregoriańskiego kalendarza, był działaniem, czyli przewrót, zajęcie w istocie kilku budynków rządowych. Notabene wydarzenie, które wielu współczesnych żyjących w Petersburgu nawet nie zauważyło, miało sens prawno-międzynarodowy. Kilka dni wcześniej... Trzy państwa z tzw. koalicji państw centralnych, a przede wszystkim Austro-Węgry, zwróciły się bezpośrednio do Rosji o zawarcie separatystycznego pokoju. Ten pokój by miał wielkie szanse podpisania w ciągu dni, a co najwyżej tygodni. Już były wyznaczone miejsca negocjacji. Podobnie postąpiła Bułgaria i Turcja. I wtedy Bolszewicy, chociaż nie ma na to jednoznacznych dokumentów, dostali polecenie ze strony swoich sponsorów i patronów, czyli berlińskich polityków, aby nie dopuścili do negocjacji pokojowych między Rosją a, a tymi państwami, czyli, żeby nie doszło do rozbicia koalicji państw centralnych, i bolszewicy to wykonali. Wykonali, dokonali w istocie zniszczenia rządu w zasadzie państwa, bo przecież oni walczyli z Rosją, i tu zaczyna się nasz wspólny wątek. Rzeczywiście udało im się to, czyli zrealizowali cel wyeliminowania Rosji z wojny, tej wojny, no, z której zrodziła się nasza później, później za rok państwowość. I nasze. Ta zasadnicza część naszego kraju była dzięki temu, że bolszewicy zniszczyli i pokonali Rosję i zawarli w Brześciu za kilka miesięcy pokój, będąc całkowitym uzurpatorem, bo nie mieli prawa występować w imieniu Rosji, ale jednak jako uzurpatorzy podpisywali ten pokój, w którym to no przede wszystkim. Akcie prawno-międzynarodowym o bardzo wątpliwym znaczeniu prawnym pojawia się jednak bardzo ważny wątek polski. To jest taka zwana zasada Kulmana. Richard von Kulman to był sekretarz stanu, coś odpowiednich ministra spraw zagranicznych. On na pytania, w zasadzie na żądanie w czasie negocjacji podczas wrzeskich obrad, zanim jeszcze podpisano w pokój na żądanie Trockiego aby Niemcy przyznały niepodległość Polsce na to Kulman odpowiedział Polska odzyskała niepodległość ponieważ unie uniezależniła się od Rosji I tu dochodzimy do istoty problemu bolszewicy spowodowali że to był ich, to nie to był jeden z celów ich działań wyeliminowanie Rosji jako państwa które nie tylko przestało faktycznie istnieć ale przede wszystkim było nieobecne w Europie Środkowej, czyli tej, gdzie my jesteśmy. Przecież wiemy, że realizowali oni program, ten tak zwany plan Neumana, Friedricha Neumana, Mitteleuropy, czyli stworzenia takiego niemieckiego dominium w tej części świata, takich małych, tak zwanych niepodległych, czyli w tej niemieckiej wersji, oraz co bardzo ważne narodowych państw, które były przede wszystkim państwami antyrosyjskimi. A Rosja miała być zepchnięta do swoich, albo w ogóle zniszczona, albo zepchnięta do granic, bo wtedy jeszcze nie było dostatecznej koncepcji, co, jak długo bolszewicy będą mieli poparcie ze strony kaiserowskich Niemiec. Ta Rosja miała ustąpić z tego pola. I na tym polu miały powstać proniemieckie, zależne od państw niemieckich. Przypomnę, że w jakim sensie państwo polskie już wtedy w pewnym sensie istniało. Był to tak zwany akt 5 listopada 1916 roku akt dwóch cesarzy powołujący jakieś takie enigmatyczne królestwo polskie oczywiście państwo zależne od, od, od ich niemieckich sponsorów i przede wszystkim będące częścią tego urządzenia Europy. I przecież to właśnie owa Rada Regencyjna za rok, ta rada powołana przez dwóch cesarzy, to ona rządzi w Warszawie, to ona przekazuje władzę brygadierowi Piłsudskiemu, Piłsudskiemu który jest wypuszczony wtedy z Bagdeburga i wraca do Warszawy po to, żeby przejąć władzę w końcu z rąk tych, którzy tu rządzą w imieniu pokonanych państw zaborczych a dokładnie państw niemieckich a jeszcze bardziej dokładnie y, kaiserowskiego Berlina czyli bolszewicy zrealizowali plan Mitteleuropy, Europy zrealizowali go byli bardzo ważnym graczem czyli działając w interesie kaiserowskich Niemiec wyeliminowali Rosję z tej części świata dali pole dla Proniemieckiej, czyli tej niemieckiej wizji polskiej niepodległości, tej zgodnie z zasadą kulmana, która oczywiście w jakimś sensie wymknęła się im z rąk, ponieważ wiemy, że już za rok nie było tego wielkiego sponsora i patrona w postaci kaiserowskich Niemiec, które padły w ciągu kilku dni jako państwo i jako monarchia. I przegrały wojnę. Wojny oczywiście przegrały na Zachodzie, bo tu ciągle stacjonowały niemieckie wojska. To prawda, że zrewolucjonizowane, to prawda, że rządzone przez tzw. rad, czyli rady żołnierskie, tak jak bolszewicy przed rokiem w ten sam sposób zdezorganizowali armię rosyjską. I późniejsze dni, późniejsze lata, były jednak prostą konsekwencją eliminacji Rosji. Rosja przegrała wojnę z Bolszewikami, w związku z tym stworzyła pole dla urządzenia tej części świata w sposób podobny do obecnego, stąd to żyje do dziś, bo mamy niepodległą. Litwę, niepodległą Łotwę, niepodległą Estonię, niepodległą Ukrainę, w jakimś sensie również niepodległą Białoruś, niepodległą Polskę, czyli te państwa, które były wtedy tworzone. Teraz wróciliśmy do tego modelu. Czyli to, co jest dzisiaj, jest tak naprawdę odzwierciedleniem sukcesu bolszewików i wyeliminowania Rosji z tej części świata. I nie mylmy Rosji. I Związku Radzieckiego, który powstanie za dwa, w roku 1922, bo to są dwa przeciwstawne światy. Polska historia tamtego okresu jest, jest opowiadana językiem dwóch osób, to znaczy przypisywanych albo tradycji tworzonej przez Józefa Piłsudskiego, albo jego, ludzi, którzy tworzyli jego legendę, Albo Romana Dmowskiego, ktoś tam powiedział, że Polską w tym czasie rządzą dwie trumny. Wtedy to byli ludzie żywi, i trzeba spojrzeć na ich rzeczywiste zachowania, i ich motywy, które tu odegrały podstawową rolę. Ci, którzy nie chcą. W jakikolwiek sposób naruszyć legendy Piłsudskiego, nie mówią o nim, że był proniemiecki, tylko mówią o nim, że był antyrosyjski. U nas to, że ktoś jest proniemiecki, nie jest najlepszą legitymacją i wszyscy raczej bronią się przed tego rodzaju określeniem, tego rodzaju stygmatem. Na pewno Piłsudski, nawet nie wchodząc w to, jakim był w rzeczywistości, na pewno. Dążył, był antyrosyjski, antyrosyjski, walczył z Rosją. Żył w takich trochę dziwacznych, już dla nas niezrozumiałych y, y, ideach, a w zasadzie takich miasmatach powstania styczniowego, a w zasadzie przegranej powstania styczniowego na Litwie, y, które już chyba większość z nas, a na pewno obecne pokolenie zupełnie nie rozumie. Walczył z Rosją, był jej wrogiem. Zresztą. Co mu pozwalało i uzasadniało współpracę ze wszystkimi możliwymi wywiadami, od japońskiego, austro-węgierskiego, kończąc na niemieckim, czyli złączył się z każdym, kto był w rodzinie Rosji. W rodzinie Rosji przede wszystkim byli bolszewicy. Przecież znamy te wszystkie tak zwane rozmowy w Mikaszewiczach, znamy ten ciche zawieszenie broni między y, bolszewikami a Piłsudskim, a wojskami polskimi, a w zasadzie reprezentowanymi przez tymczasowego Naczelnika Państwa, które doprowadziło do tego, że bolszewicy wycofali z frontu polskiego swoje wojska, które im pozwoliły pokonać wojska tzw. południowej Rosji, czyli Antona, a w zasadzie Antoniego, bo on był półpolakiem, z matki Polki, urodził się zresztą we Włocławku, Denikina, który później w 30 Pod koniec lat 30. wydał taką słynną książkę po rosyjsku, do w Paryżu: Kto spas sawiecku i od gibieli, tłumacząc na polski, kto uratował władzę rosyjską od klęski? Oczywiście my ją uratowaliśmy, my Polacy, bo nawet jak do Warszawy przyjechał Karl Gustav von Mannerheim, to jest wielka postać w historii Finlandii, to jest twórca jej niepodległości. Zresztą poprzednio generał armii rosyjskiej, chociaż z pochodzenia szweton namawiał, tak jak zresztą wielu, do współpracy Piłsudskiego z tak zwaną Białą Rosją, czyli po prostu z Rosją, żeby wspólnie pokonać wroga, nie tylko Rosję, ale wtedy przede wszystkim Rosję, jakim byli bolszewicy. Piłsudski odpowiedział: nie. On realizował plan zniszczenia Rosji, a najważniejszym najsilniejszym graczem tej sceny byli bolszewicy oni ją zniszczyli i myśmy im w tym bardzo pomogli zresztą ci ludzie którzy wtedy reprezentowali rząd bolszewicki i Polskę świetnie się znali bo to byli socjaliści którzy wcześniej wspólnie zresztą nie często korzystając z pieniędzy wywiadu niemieckiego Organizowali napady na banki, takie zamachy, które byśmy dzisiaj nazywali terrorystycznymi przeciwko dygnitarzom rosyjskim. Przypomnę, że tam w Mikaszewiczach, kiedy prowadzone były w takim pewnym pociągu te negocjacje, przedstawicielem bolszewików był Julian Marchlewski, stuprocentowy Polak, co to jeszcze on był urodzony we Włocławku. I człowiek, czasami wszyscy, którzy reprezentowali bolszewików byli, no nie byli Rosjanami, a w zasadzie w tamtym gronie byli to sami Polacy. I oni razem śpiewali, że nawet czasami trochę było to dla otoczenia dość krępujące, bo razem się również upijali, śpiewali rewolucyjne piosenki, bo znali i oczywiście śpiewali je po polsku. Bliżej nam było wtedy, to był jeden z naszych największych historycznych błędów, Bliżej nam było do bolszewików, a dużo dalej nam było do Rosji. I dzięki temu bolszewicy wygrali tamtą wojnę. To jest pora, początek czego? Tego, co się zdarzyło za później za 20 lat. To jest Wtedy, wtedy to jest preludium 17 września 1939 roku, czyli powrotu. Już tego państwa pozbolszewickiego do środkowej Europy i potem już była już tylko ta nowa nasza historia. To prawda, że bez państwa tego bolszewickiego, już stalinowskiego nikt by nie pokonał Niemiec w czasie drugiej z wielkich wojen. No ale pytanie, czy gdyby Rosja nie przegrała swojej wojny w latach 1917-1920... To czy w ogóle byśmy mieli do czynienia z II wojną światową, bo wiemy, że to bolszewicy wsparli później zwycięstwo narodowego socjalizmu w Niemczech, zakazując komunistycznej partii Niemiec wspólny front antynazistowski w Reichstagu, czyli umożliwiając w zwycięstwo wyborcze, polityczne i demokratyczne, w pewnym sensie, Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec, czyli NSDAP, która przecież później wywołała drugą z wielkich wojen, z której już wyszliśmy jako Polska Ludowa. To są zdarzenia, które do dziś są ważne, i do dziś żyjemy ciągle w tamtym świecie, bo tej Rosji. Sprzed 100 lat to już nie ma. To prawda, nie ma również Związku Radzieckiego. I to od ponad ćwierć wieku. Ale to, co zostało, ta spuścizna nieistniejącego świata bolszewików i nieistniejącego Związku Radzieckiego jest ciągle żywe, ponieważ owe 100 lat zmieniło nie tylko Rosję, która się podnosi, która chce wyjść ze swojego bolszewickiego, z bolszewickiej spuścizny, chociaż wiemy, że nie jest to ani proste, ani łatwe, a przede wszystkim niektórzy twierdzą, nie wiadomo, czy jest w ogóle możliwe, bo w końcu Rosja zginęła pod ciosami bolszewików. W sensie dosłownym. Pytanie, czy może się odrodzić. Niektórzy twierdzą, że tak, natomiast to ciągle trwa, czyli tamten czas ciągle jest czasem, Przeszłym niedokonanym. Jeszcze raz najserdeczniej dziękuję za uwagę i przede wszystkim chcę podziękować widzom, a, 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 a także pozdrowić wszystkich członków Otoko Club. Dziękuję bardzo za uwagę.